Hejka kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Doriska 90 w kolejnym odcinku ze zdrabkami. Dzisiaj przygotowałam dla Was zdrabki za 14 zł, a przedstawiają się one następująco: za złotóweczkę 100 krotka, za 3 zł krzyżóweczka, tutaj jeszcze taka świąteczna, i za 10 zł kasa razy 20. Jeśli jesteście ciekawi, czy szczęście nam dzisiaj dopisze, czy polskie zdrabki przyniosą nam chociaż odrobinę szczęścia, to zapraszam Was bardzo serdecznie do mojego stołu. Kochani, standardowo zacznijmy sobie od naszej 100 krotki za złotówkę, czyli najtańszej zdrabki. Tutaj na wstępie chciałam również przypomnieć, że zasady dodania kolejnego filmu są takie same jak poprzedniego, czyli 150 łapek w górę lub 1500 wyświetleń, a na moim kanale pojawia się nowiutki filmik. Tutaj pierwszy symbol, mamy kamerę, czyli bardzo tutaj związane z YouTube'em, z moimi filmami. I druga kamera, czy będzie trzecia, to się za chwileczkę okaże. Tak, pierwsza zdrabka przyniosła nam już szczęście. Już wiemy, że ten odcinek nie jest smutny, że wygrana do nas trafi. Kolejna lija, mamy słoneczko, palmę i palmę, więc tutaj wygranej nie ma. No i ostatnia szansa w tej zdrabce, mamy znowu słoneczko i no niestety napój i palmę, więc tutaj zgodnie z instrukcją kamera dała nam wygraną w wysokości złotóweczki, czyli zdrabka nam się wróciła. Weźmy może teraz sobie, kochani, krzyżówkę. Myślę, że dzisiaj nie będę przewijać, zdrapię ją tutaj razem z Wami, gdyż ona nie jest wcale taka długa i duża, więc pogadamy sobie tutaj dzisiaj. Pierwszą literką mam literkę B. Tutaj chciałam przypomnieć, że oczywiście otworzyłam dla Was Facebooka Doriska 90. Tam wszelkie informacje o dodanych filmach, o live'ach, więc wpadajcie, będziecie zawsze wiedzieli, co tam u mnie się niebawem pojawi. Tymczasem B tylko dwa razy nam się pojawiło w naszej zdrabce, więc lecimy dalej. Kolejną literkę mamy literkę L. Tutaj oczywiście chciałam powiedzieć, że muszę troszeczkę tych filmów sobie nagrać teraz na zapas, gdyż jak wiecie, jadę niebawem do Polski, 18-19 czerwca, dla mnie ważne dni, gdyż 18 mam ślub, 19 poprawiny i moje urodziny. Ci, co mnie oglądają codziennie, już na pewno to wiedzą. No a tymczasem literka L już za nami, kolejna będzie J. J mam tutaj w słowie erozja bądź judo. Tutaj jeszcze jedno. Widzę, że na moim kanale jest wiele widzów nowych, dlatego jeśli chcecie być na bieżąco z moimi wszystkimi filmikami, zasubskrybujcie mój kanał, ten czerwony przycisk na dole ekranu, a wtedy będziecie dostawać powiadomienia o moich filmach dodanych. Ja praktycznie dodaję filmy codziennie, czasami nawet i dwa dziennie, oprócz oczywiście niedziel, gdyż w niedzielę pracuję od rana do nocy. Jak wiecie, praca w restauracji tego ode mnie wymaga. No i będzie mi bardzo miło, jeśli mnie zasubskrybujecie. I będziecie mogli ze mną spędzać każdy dzień. Tak, F tylko jedno, przejdźmy dalej. Co my tutaj mamy? W. Czy W nam gdzieś tutaj się trafi w tej naszej zdrabce? Chyba nie widzę. A nie, jest tutaj w słowie kwiatek, to znaczy kwiat. No ale to by było na tyle, przejdźmy dalej, mamy E. Dajcie znać, czy lubicie krzyżówki, gdyż moja to ulubiona zdrabka. No i oczywiście też bardzo lubię szczęśliwe linie. No i słyszałam, że właśnie ma pojawić się ta, którą niedawno zdrapywałam czeską, ta słówka ma się niebawem pojawić w Polsce, więc myślę, że to będzie moja trzecia ulubiona zdrabka, gdyż bardzo przypadła mi do gustu. Mamy U, tak, w słowie judo nam tutaj się pojawia. I co? Na tyle? Tak, na to wygląda, więc przejdźmy do przedostatniej linii. Mamy literkę D jak Doriska,
90 bądź Dorota. Tutaj nam się D pojawia. O, tutaj ja mówię judo, a to jest juda, a nie... czy juda? Juda. A ja tutaj mówię judo. Tak, nie przeczytałam do końca. No i D to też chyba na tyle. No jakoś dzisiaj nam troszeczkę to cienko idzie. Y. Czy ja gdzieś tutaj mam? Tak, w słowie dioryk mi się tutaj pojawiło. I to chyba też tylko jeden raz. Z tego co mi się wydaje. Tak, więc lecimy dalej. Mam literkę C. A ja już myślałam, że O. O by mi się tutaj bardzo przydało. A czy C mi się przyda? No niestety chyba niezbyt, tutaj tylko raz nam się pojawia w naszej zdrabce. Więc lecimy dalej, mam literkę P. P, czyli gdzieś tutaj P mi występuje, w słówku pole mamy jeden raz i czy będzie drugi raz? Tak, tutaj mamy i w słowie opad. Jakbyście chcieli wiedzieć, czym drapie, to drapie naszym polskim grosikiem. No i to by było z literką P na tyle. Mamy literkę S. I tutaj mam S w słowie biosfera. Kos. No i to by było na tyle, z tego co tutaj widzę. Ostatnia linia, mamy literkę R. Tutaj mi ona występuje, czy gdzieś jeszcze R? Tutaj mam jeszcze jedno, tutaj drugie, tutaj trzecie, no troszeczkę, ta literka troszeczkę więcej nam tutaj odkryła w tej zdrabce pól. Jeszcze tutaj. No i to by było z tą literką na tyle. Zostało nam tutaj jeszcze cztery w naszej zdrabce. Mam te. Te w słówku takt dwa razy nam występuje. W słowie metal mam również. Dioryt, amant, opat i to tyle z literką T u mnie. Trzy ostatnie literki, mam literkę G, no już myślałam, że O, no ale niestety G. Dwa razy tutaj się pojawiło w naszej zdrabce. Dwie ostatnie literki, no niestety chyba myślę, że będzie ciężko. Nie wiem, co musiałabym tutaj trafić, żeby odkryć minimum trzy słowa. Wydaje mi się, że raczej tutaj wygranej na pewno nie będzie. No, ostatnia literka A, no ale to raczej nic nie da, mam tutaj Ada, pierwsze słowo. Tutaj mam amant, jest drugie słowo. O, tutaj nic, tutaj też nic, tutaj też nie. Jest, zobaczcie, mamy tutaj juda, trzecie słowo, więc myślałam, że nic nie będzie, a tutaj jednak się udało. Mamy trzy słówka, juda, amant i ada, więc bardzo, bardzo pozytywnie. Tutaj zdrabka mnie na sam koniec zaskoczyła. Dała mi tutaj wygraną w wysokości 3 zł, czyli się nam zwróciła. No i tutaj jeszcze sprawdzę, no ale wydaje mi się, że będzie to na tyle. E, a było E. Zobaczcie, było E, więc tutaj nie zdrapałam i mam czwarte słowo. A czwarte słowo to już jest 6 zł. Co ja tak tutaj słabo zdrapałam? I tutaj nawet E nie zdrapałam. I tutaj kolejne E. Ja nie wiem, jak ja to tak przeleciałam tą zdrabkę. Chyba się tutaj z Wami zagadałam, a ja połowy zdrabki nie zdrapałam. No, ale to by było na tyle. Cztery słówka są. Mamy Ada, Ada, Belgia, Amant i Juda. Więc pozytywnie tutaj. Bardzo się cieszę. Już druga zdrabka idzie na kupkę z wygranymi. Została nam ostatnia za 10 zł. Kasa razy 20. No i sprawdźmy, jakie mamy dzisiaj tutaj wygrywające liczby. Mamy 16, 33, 28, 18 i 14. No i co? Czy
prosta z tych liczb nam się gdzieś tutaj pojawi. Pierwsza mamy 36, 32, 13, 39 i 25. Nie wiem, ta zdrapka jakoś nie jest dla mnie zbytnio szczęśliwa. No ale zobaczmy, może tym razem będzie inaczej. Mamy 19, no ale jak ja już Wam wspominałam w kilku odcinkach, jak mi tutaj tak właśnie wygrane krążą bliziutko koło tego, to zazwyczaj nic nie ma. Krąży, krąży, ale nie trafi. 29, 22 to też nie moja liczba. 38 również nie. 24 też nie mam. 30 również nie. 35 też nie to. 23 też nie mam. 31 również nie. Został mi ostatni rządek. Jezu, nie wiem, co to się dzieje za moim oknem. Grat mi tutaj taki wielki sypie. Przed chwilą słońce świeciło, a teraz grat. Ale wali. A ja za chwilę muszę wychodzić do pracy. 37 to też nie moja liczba. 27 również nie. 34, no bardzo bliziutko tutaj 33 mam, ale to nie to. 40 również nie. Nie wiem, ale ostatnio w tych tańszych zdrapkach mam więcej szczęścia niż w tych droższych. No i 15, ostatnia, to też nie moja liczba. Sprawdźmy tutaj jeszcze literki kontrolne. Mam tutaj N, tutaj mam D, więc no wygranej na pewno nie ma. I tutaj S, więc tutaj się nie udało. Ale tutaj te tańsze zdrapki przyniosły nam wygraną. Tutaj w krzyżówce mamy 4 słowa, co daje nam wygraną 6 zł. Tutaj nam się zdrapeczka zwróciła, więc 7 zł udało nam się wygrać. Przypomnę, że wydaliśmy 14, więc równa połowa tutaj dzisiejszego wkładu do nas wróciła. Jeśli odcinek Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie ich więcej, to również komentujcie, piszcie, wpadajcie na Facebooka, subskrybujcie. A ja tymczasem z Wami się żegnam i zapraszam Was do kolejnego filmu. Pa, pa!